spotykamy się, żeby wręczyć nagrody naszym laureatom dwóch konkursów. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sąpolnie podsumowano projekt Ja tu mieszkam. To projekt wyjątkowy, bo poprzez konkursy i aktywizacje popularyzuje wśród mieszkańców wiedzę na temat Sąpolna, jego historii i zmian, jakie na przestrzeni lat dokonały się w mieście. Projekt Ja tu mieszkam stanowi integralną część projektu realizowanego w ramach programu Blisko, czyli naszego głównego projektu Razem jest nam dobrze, finansowany projekt przez Narodowe Centrum Kultury z minimalnym dofinansowaniem z naszej gminy jako po prostu wkład własny. Jeżeli chodzi o realizację tej części Ja tu mieszkam, to włączyliśmy się w obchody 50-lecia odzyskania praw miejskich przez Sąpolno i szerzyliśmy właśnie tutaj historię naszego miasta i gminy, oczywiście upamiętniając lokalnych bohaterów. Przedstawiliśmy tutaj wszystkie osoby, które są związane z naszą historią, całą historię Sąpolna jako miejsca trzech kultur, ale też odbywały się w ramach tego projektu konkursy. Co do formy, mieszkańcy mieli do wyboru możliwość uczestnictwa w konkursie literackim lub fotograficznym. Prace konkursowe mieliśmy dostarczone do naszej instytucji wiersze i opowiadania. To był konkurs literacki. Natomiast drugi konkurs fotograficzny składał się z fotografii, z których powstały pocztówki okazjonalne. I oczywiście można pocztówki nabyć u nas nieodpłatnie, a wiersze i opowiadanie zostały wywieszone na tablicy i też można się zapoznać z twórczością naszych artystów. Podczas uroczystości w bibliotece została otwarta wystawa prac, które mieszkańcy Sąpolna będą mogli oglądać przez całe wakacje. Prace te to prawdziwa podróż w czasie, podczas której można zobaczyć, jak znajome miejsca zmieniały się przez lata i jak wyglądały kiedyś. Na zdjęciach widzimy obrazy, których już w Sąpolnie się nie zobaczy. Mamy tutaj zdjęcia z 1906 roku. To jest coś rewelacyjnego. Dla mnie, człowieka, który rodził się w latach 60., to jest coś, czego już nigdy nie ujrzę. Nie tylko zabytkowe budynki, fotografie sprzed lat czy teksty historyczne są świadectwem historii Sąpolna. Nieocenionym źródłem wiedzy historycznej o rodzinnym mieście są sami mieszkańcy, którzy swoimi opowiadaniami potrafią oddać jedyną i niepowtarzalną atmosferę i wspomnienia o tym, jak w Sąpolnie żyło się dawniej. Nawet jest wskazane, aby porozmawiać z ludźmi Sąpolna, z tymi, którzy tworzyli tą historię, właśnie dotknąć tych pomników historii, tak jak nasze stare liceum, czy dom parafialny ewangelicki. Dzisiaj zobaczyłem po raz pierwszy stare, zabytkowe wejście do budynku parafii, którego dzisiaj już nie ma. Także tutaj uczestnicząc w tych konkursach na pewno poszerzamy swoją wiedzę o historii miasta, o architekturze, bo ona też się nam przecież już zmieniła. Dzisiejsze budynki są budowane w zupełnie nowym stylu, a to co było kiedyś już czasami nieodwracalnie zginęło. Konkursy realizowane w ramach projektu Ja tu mieszkam spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. To pokazało, że najmłodsze pokolenie chce dowiedzieć się jak najwięcej na temat historii miejsca, skąd pochodzi, wykazując się przy tym zaangażowaniem przy realizacji konkursowych zadań. Jednym ze zwycięzców był Wojciech Marciniak, który napisał opowiadanie o historii Sąpolna. Starszy pan otwiera kuferek, w tym czasie przychodzi do niego młody sąsiad, młodzieniaszek i starszy pan opowiada mu o historii Sąpolna, o każdym zdjęciu coś nawiązuje. Zacząłem tak z nudów przeglądać tą pierwszy XX wiek o Sąpolnie, który został wydany. Społeczność lokalna to taka, która w pełni utożsamia się z miejscem, w którym żyje i z jego historią. Wspiera rozwój i działa na rzecz swojej gminy. W takie działania doskonale wpisuje się projekt Ja tu mieszkam, propagując patriotyzm lokalny w gminie Sąpolno. Moim zdaniem na patriotyzmie lokalnym tak naprawdę możemy budować wartości, które przyświecały naszym przodkom, czyli te, które szli do walki nie tylko tej zbrojnej, ale również przede wszystkim do tej walki w życiu gospodarczym, w zwykłym życiu społecznym. I bez tej pamięci historycznej, bez pamięci o tym, co robili dla tej małej ojczyzny nasi przodkowie, nasi dziadkowie,
dziadkowie, nasze babcie, tak naprawdę tracimy tożsamość. Dlatego tak istotne jest i tak ważne są takie właśnie inicjatywy, jak podjęta przez bibliotekę tutaj w Sząpolnie program, aby przybliżyć tą historię i pokazać tą łączność obecnych mieszkańców z tym miejscem, z którego pochodzą. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat historii Sąpolna także dzięki prelekcjom. Przede wszystkim chciałem przybliżyć im historię naszej okolicy Sąpolna, okolic gminy Sąpolno z perspektywy nie tylko wydarzeń takich historycznych, ale przede wszystkim z perspektywy zwykłych osób, które tworzyły tą historię, czyli ukazać, tak jak to dzisiaj miałem możliwość na podsumowaniu tej akcji, pokazać, że tą historię tworzyli zwykli ludzie, którzy dla tej okolicy często są cichymi bohaterami, o których często się zapomina i musimy zdawać sobie sprawę, że obecne nasze pokolenie dla przyszłych pokoleń stanie się tak samo tymi, którzy będą wyznaczać wartości, którymi oni się będą kierować. Dlatego tak ważne jest to, żeby tutaj właśnie ukazać to, co potrafili i zrobili dla nas nasi przodkowie. Projekt Ja tu mieszkam doskonale wpisał się w obchody 50. rocznicy odzyskania przez Sąpolno praw miejskich. 6 sierpnia w Parku Miejskim w Sąpolnie odbędzie się główna uroczystość, podczas której zaprezentowane zostaną prace konkursowe wszystkich laureatów. Tam również mieszkańcy będą mogli zobaczyć niezwykły film o Sąpolnie, zrealizowany przez Telewizję Polską w 1971 roku.